Hej, cześć, dzień dobry, witamy w kolejnym vlogmasie na kanale. Właśnie uzupełniamy nasze szuciki imbirowe. Słuchajcie, są na promocji za 4,69. Ile ich wziąłeś? 8? 10? Już zasadzaj. Ale widzę, że tutaj jeszcze są immunity shots, gut health shots. I znowu immunity shots, ale my stawiamy na imbir. 7? Bo naszym zdaniem jest najlepszy. Ile chcesz? 6 czy 7? Dawaj 7. To do stycznia są. Więc będziemy pić codziennie po kilka. A chcesz jeszcze jakiś inny spróbować? Czy bierzemy tylko... No to jak chcesz inny spróbować, to... To odłóż jeden. Może weźmy ten hot mango immunity shots. Delicate of vitamin C, C, D, zinc. Vitamin C, D, free. Może ten. Tak, weź ten immunity shots. Co tam jest w składzie? Zobacz tylko. Nie, to jest turmeric. Immunity. Druga strona. Odwróć. Delicate of vitamin C. Dobra, odwróć. Defense. Co tu mamy? Apple, orange, mango, lemon, ginger, turmeric. Nie, zostańcie. Czekaj. Zemi powder. Ja bym chyba spróbowała. No nie wiem, jak chcesz. Nie, moim zdaniem to tak. Ogólnie mają inne ciekawe rzeczy jeszcze. Witamina C, inne tam. Patrz, masz ginger shot swojej czosa, bo jesteśmy po jutrosie, moi drodzy. Tak w ogóle. Kombucze masz? To jest dobre, to buchadzi. To bardzo dobre. Tu masz jeszcze rollsy. Tam masz jakieś świąteczne, tu masz oliwki. No i też potrafi wystawki robić, nie? Masz vegan seafood comfort. Patrz na to. Ja to chyba coś to bardzo ostatnio widziałem. Cute, takie peaches? Chociaż może nie, to tutaj. Patrz, cherries. Ej, fajnie to wygląda. Ale co mi się podoba. Jakie to jest cute. Limited edition, 1000. Ej, ładne jest. Całkiem ładne kubeczki te mają, moi drodzy. Bardzo ładne. Cute. No nie. Świeże chlebki, takie tam? Domieściła już sam raz. A nie ma pumpernikiela? Organizujący do bloomer. Tu masz takie okrągłe. I coś jakieś? Możemy wziąć. Uuu, do mięsiwa, no. Chyba ten na górze, Krusty Run. Ten na dole? Co to? Krusty też jest nic, więc te dwa. Dobra, to jedną taką. Dobra, takie? Dobra. No. Bagieteczki. To są ciki. Panie Tegan, czuję się troszeczkę jak w hotelu gdzieś. Tak troszkę. No, bierzemy jeszcze ten chleb, słuchajcie. Będzie do tej szynki prosciutto. No, z cuflami. Myślę, że to będzie spoko śniadanie. Masełko mamy chyba wciągnięte. Zostawiam się, okej. Zrobimy sobie śniadanie dzisiaj na wypasie, co? Dobrze. Ja nie lubię takiego przypieczonego. Dobrze. Wszyscy już o tym wiedzą. Skoro robimy rundkę po Waitrosie, to zobaczmy, czy mają nasz daily shower. Gdzie jest ten spray? Szukajmy. 4,20. A refill? O, refill za 7, to już się opłaca, bo tam za 6 zawsze kupujemy. Daj, ja wezmę jedną. Jeden bierzemy, czy dwa od razu? Od razu dwa, weź. Już za taką cenę to mogę. Uuu, tu jakie? Delfins. Ale nie widziałam tego. Całkiem ciekawe. O, nit. Zobacz. Bathroom cleaner. Ciekawe. Antibakteria, sanitizer, cleaner. Tak, potrzebujemy. 105 ściereczek detalowych za 60. Słucham? 105 ściereczek detalowych za 60? Nie, to dziękuję, wiesz? Dobrze. Chyba wystarczy. Lepiej tylko potrzebne. Zobaczcie, jaką fajną serię znalazłam. Wygląda to całkiem nieźle. Na dobry sen. Miał ktoś? Używał? Dajcie znać. Fajnie to wygląda, co? No zobacz. Tu masz jakieś spraye. Bath Essence with Calming Lavender Chamomile Oil. Chcesz? Do kąpieli. Tu masz spray Calming Sleep Mist. Ładnie to wygląda w ogóle. Kurczę, Waitrose? Proszę ja was. Znalazłam żel pod prysznic. A masz ten, świąteczny. Właśnie szukam. Szukam. Słucham? O, są balsamy do ust. Uuu, widzisz? A jest Carmex. Nawet dam się, zobacz, za 2,30 nie jest tak źle.
Dobra, to zabieram jeszcze Carmexa. Dzisiaj śniadanie na wypasie, mamy świeżutkie bułeczki, po które specjalnie pojechaliśmy aż do Waitrose, ale pachnie przepięknie tej pieczywem. Marcin właśnie zaparzył nam kawkę, tutaj moja, tutaj Marcina, szynka z truflami, ogóreczek, mam jeszcze paprykę, mam. I jemy, zajadamy, zapraszam panie Marcinie, życzę smacznego, a jeszcze oczywiście przed, szocik imbirowy, tak, tutaj herbata, koperek włoski. Szocik imbirowy przed śniadaniem i dbamy o naszą odporność i kurujemy się. No ale sienka mi cieknie. Smacznego życzę. Hej, hej moi drodzy, mam nadzieję, że zmywarka nie będzie mnie zakuszać, ale pomyślałam, że przyjdę do was na chwilę, pogadam. Przed chwilą zjedliśmy śniadanie i ono było tak przepyszne, pełne glutenu, ale jestem tak najedzona, chętnie bym poszła spać. Wypiliśmy sobie kawkę i to było takie powolne śniadanie, którego bardzo mi brakowało, za którym tęskniłam, że tak powiem, ale chodzi mi przede wszystkim o to, że dawno nie miałam takiego dnia, gdzie mogę robić rzeczy powoli, gdzie nigdy nie muszę się śpieszyć, bo muszę wam powiedzieć, że dzisiaj odpuściłam. Odpuściłam i to dość tak konkretnie, dlatego że mieliśmy w planach pojechać do Cambridge, na jarmark świąteczny i te plany już były od 2 miesięcy, coś takiego, a stwierdziliśmy kilka dni temu, że to jest ostatni weekend przed świętami i że fajnie by było chociaż troszkę posiedzieć w domu, pokręcić się po tym domu, nacieszyć się tą choinką, bo jasne, święta również będziemy w domu, prawie że całe, ale jednak przed świętami też byśmy chcieli chwilę w tym domu pobyć i porobić różne rzeczy, więc wspólnie uzgodniliśmy, że nigdzie nie jedziemy, że dzisiaj będzie taki domowy dzień i taki też jest. Rano tylko wyskoczyliśmy szybciutko po świeżutkie bułeczki i chlebek i dzisiaj wieczorem będą na przykład zapiekanki. Może obejrzymy jakiś świąteczny film, może zrobimy kakao albo zimową herbatę, bo ta herbatka za mną chodzi już od kilku dni tak naprawdę. Kupiłam te składniki i jeszcze jej nie zrobiłam. Wczoraj zrobiłam sobie taką ciepłą herbatę z cytryną i z miodem i o Boże, jakie to było dobre, a ja nie jestem fanką czarnej herbaty, moi drodzy, a naprawdę bardzo mi smakowało. I tak, zmywarka działa, jeszcze rozważam, aby włączyć pranie. Mam w ogóle pranie do poskładania dzisiaj. Tak bym chciała się przygotować na ten ostatni już tydzień przed świętami oraz bycie w pracy. Oraz co jeszcze? Aha, muszę dzisiaj właśnie... Chyba pożegnam się z 2 roślinkami, bo raczej się nie dogadamy. Myślę, że to już ostatnie ich tchnienia i orbifolia, która z nami jest już prawie... Nie, 4 lata my już tu mieszkamy? Ej, 4 lata orbifolia. My już tutaj mieszkamy 4 lata, wow! Wow, dopiero teraz to do mnie dotarło. Orbifolia jest z nami, no, prawie że 4 lata. I wydaje mi się, że nie, to już jest koniec, musimy się pożegnać i tak samo Areka w sypialni też nie wygląda za dobrze, więc pomyślałam, że okej, dzisiaj się pożegnamy, a w tygodniu postaram się też umyć roślinkom liście, żeby też były przygotowane na święta i chciałabym zapakować również prezenty świąteczne, wiecie, tak bez pośpiechu, porobić swoje rzeczy, zaraz zrobię sobie witaminki. Bo też nie czuję się za wyraźnie. Mówiłam wam, że coś tam mi doskwiera, coś czuję na płucach i jak widzicie, mój outfit również pokazuje, że chcę być taka dzisiaj otulona, tak bardziej się chcę sobą zaopiekować. Dlatego też bluza, którą ostatnio znalazłam w kalendarzu adwentowym i ona jest przefantastyczna. Ona jest tak mięsista, ona jest tak gruba. No fajna, ale nie jest mi mniej za gorąco. Uwielbiam ją. I mam na sobie też dresy Outspaye i te dresy, one już mają... Myślę, że rok i ta czerń, zobaczcie, ta czerń z bluzy w ogóle nie różni się od tych dresów, a prałam je już 1 000 000 razy i cały czas one są czarne, a od czasu do czasu używam takiego płynu do płukania do czarnych rzeczy, nie zawsze i jak na razie ten kolor rzeczywiście cały czas na tych spodniach jest, to jest taka głęboka czerń i bardzo mi się podoba i cieszę się, że w końcu do kompletu, powiedzmy, że do kompletu mam bluzę i ten kaptur w ogóle...
no zobaczcie, ja mogę wychodzić na spacer. I też tak rozważamy dzisiaj wieczorem, żeby może wyjść na spacer, chociaż nie ukrywam, że pogoda dzisiaj nie zachęca, bo a to kropi, a to wieje, no tak średnio jest, w ogóle nie jest zimowo, bardziej jesiennie i tak bardziej listopadowo niż grudniowo. Więc tak, moi drodzy, dzień domowy, dobre śniadanie zjedzone, kawka wypita, z mamą sobie pogadaliśmy i pewnie słychać, że mam trochę zatkany nos, no bo tak rzeczywiście jest, więc może to i dobrze, że odpuszczam. Ciężko mi się to mówi, bo ja nie lubię odpuszczać, ale dzisiaj stwierdziłam, że chyba czasami trzeba odpuścić i dać sobie na luz, bo wiecie, ja mam w głowie mnóstwo planów, mnóstwo rzeczy chciałabym zrealizować jeszcze, ale czasami może warto zwolnić po prostu i dać sobie na luz, troszeczkę odpocząć. Tak, chyba to będzie też tak, chociaż 2024 wcale nie szykuje się, że to będzie jakiś łatwy rok, bo myślę, że będzie mnóstwo różnych wyzwań i rzeczy do porobienia i nie wydaje mi się, że to będzie rok odpuszczania, a wręcz przeciwnie, ale może tak na koniec roku warto na chwilę tak zwolnić, wyciągnąć wnioski z tego, co się zrobiło i jak ten rok wyglądał i potem ruszyć z kopyta i iść dalej. No, tak mi się wydaje, że to w sumie by było dobre. No. Także tak, robię sobie witaminki. Idę podpisywać na komentarze od was, bo jest mi niesamowicie miło, cały czas komentujecie, piszecie, kciukujecie, dajecie serduszka, no naprawdę bardzo dziękuję. Gdyby nie wasze zaangażowanie, gdyby nie wasz odzew pod vlogmasami, to myślę, że ja bym się poddała, wiecie, tak w połowie, bo no był kryzys przez chwilę, a teraz już jest bliżej niż dalej i jest mi nawet szkoda, że za chwilę będziemy kończyć tegorocznego vlogmasa. Ale mam nadzieję, że chociaż miło tutaj spędzacie ze mną czas, fajnie odlicza się wam z nami dni do świąt, później sobie otworzymy okienka, więc taki domowy dzień przede mną. Dobrze, taka mała aktualizacja ode mnie. I lecimy z tym. Dobra, włączę to pranie jeszcze jedną, bo przed chwilą zjęłam wszystko z suszarki, ona jest wolna, więc fajnie by było mieć wszystko wyprane na nowy tydzień, świeże i poskładane. No. Tak właśnie Magda odpuszcza, widzicie? Tak Magda odpuszcza. Ale nie, naprawdę. Ciężko mi było powiedzieć, że nie jedźmy do Cambridge, odpuśćmy sobie, ale wiem, że to jest ten lepszy wybór w tym momencie. A Cambridge nie ucieknie. Kubek ze Starbucksa jeszcze będę miała. Zobaczycie, w przyszłym roku. Pożegnania na czy czas. Areka i Orbifolia. Mówimy im do widzenia. No niestety. Te roślinki akurat u nas się nie sprawdziły. Nie podoba im się nasz klimat, więc... Staraliśmy się, panie Marcinie, staraliśmy się, tak? Dokładnie. No, troszeczkę miejsca się zrobi. I do twojej szopki wyniesiemy na razie doniczkę, tak? Masz miejsce jeszcze w szopce? Znajdzie się. To muszę, super. Muszę coś na wiosnę wykombinować na rowery, wiesz? Zrobić no. Jakiś shelter. I myślę, że na wiosnę też pojawią się nowe rośliny w domu. Bo na zimę nie mam zamiaru niczego nowego kupować, a dbać tylko o to, co mam. No niestety. Czasami bywa i tak. Dajcie znać, jak wasze rośliny czasami mają się w tym trudnym okresie. Słucham? Czasami bywa tak, że sketchboard. No czasami tak bywa, no. No ale zobaczcie, no kurczę. Okropnie. Okropnie. Podlewałam, biohumusowywałam. Wszystko robiłam. Im się nie podobało. Niestety. Gdzie tu widzisz łabędzia? No bo światło zgasiłaś. Ty nie ma łabędka. Nie ma łabędka. Widzę rzeczywiście skrzydło. Widzę ciemność. Przed chwilą była. Ale słuchajcie. O, jest Jona. Przepraszam, ja się cały czas jaram tą choinką. Tak, czubka wciąż nie mamy. Ale wygląda przepięknie. Myślę, że ktoś jeszcze nie powiedział, postaw tam Marcina. Postaw tam Marcina. Ja już w którymś tam właśnie się zaśmiałam, że już czubki w domu są. Po co? Po co więcej? Tutaj mandarynki czekają na dzisiejszy wieczór. O, zobaczcie. To jest piękna roślinka, która wypuszcza liść i z którą się nawet dogaduje w ciągu tego czasu zimowo-letniego, chciałam powiedzieć, jesienno-zimowego. Tutaj mamy monsterki. No niestety, średnio bywa. Tej nie wiem, o co chodzi, bo ta łodyga jakoś tak dziwnie zaczęła rosnąć. Tam zagłusza nas pan Marcin. A my pomalutku przechodzimy do otwierania
Kalendarzy. Podobno dzisiaj fajne okienka, tak? Tak słyszałam. Tak mi mówiono. Co, teraz będzie łabądek? Fama głosi. Nie no, gdzie. No nie wiem, gdzie. Fama głosi, że co? Nie będzie fajnie. Że dzisiaj na obiad o kolację mamy łososia znowu. Tak słyszałam. Powiedzcie to mu famie. Ja już mam kaweczkę gotową, bo wiecie, jak jest otwieranie kalendarzy, to oczywiście jest kaweczka, bo my musimy się rozsiąść wygodnie, celebrować moment, celebrować chwilę, z wami porozmawiać, a przy kawie najlepiej. W końcu Magda przy kawie, tak? Tak, a ja mam, ja będę miał dwie filiżanki piccolo. Piccolo. Tak, Maciej robi sobie espresso. Albo jak to woli macchiato, albo zależy jak... Cortado, w zależności od spienienia mleka, ale raczej cortado. Cortado. Kiedyś się nacięłam, zamówiłam cortado, podali mi, stwierdziłam, że to nie jest moja kawa. Mówiłam na to piccolo. Ale chciałam zauważyć, że nie ma już kartonów. Nie ma tutaj, nie ma tutaj. Słucham? Wszystko... Hanka wyjechała. Wszystko zostało wyniesione i nagle zrobiło się miejsce. Kapcie zdjąłeś? Oczywiście. Prawidłowo. To już będzie. Ale wiesz co? Historia. Ten miesiąc tak szybko leci przez ten kalendarz, że to jest szok. Chyba żaden miesiąc w 2023 roku tak szybko mi nie zleciał. A były szybkie miesiące. Listopad, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, wszystkie. Jest to czwarty. Znowu szukanie będzie. Ale dobra ci wyszła. Przepyszna. Właśnie też tak sobie się zastanowiłam, a nie jestem pewna. O, jest. Skarpetki. Co tym razem? Była kawa? No, na 100% skarpetki. Fajne okienko. Skarpetki zawsze są fajne. A nie, ja nie narzekam. Bo wiesz, ja uważam, że skarpetki to fajny taki akcent. Przydatna rzecz, a skarpetki... Zwłaszcza jak są no, jakieś sorry, ładne. Ale jak święta nie dostaniesz... Jak facet święta... Właśnie szczególnie, facet nie dostanie święta skarpetek, to ja nie wiem. Ale wiesz co, ten papier teraz ma podwójne dla mnie znaczenie. Dlaczego? Ze szwagrem mi się kojarzy. Znaczy nie z moim szwagrem. Z tą książką. No, bez kitu. A najlepsze jest to, słuchaj, że ludzie słuchają z naszego polecenia tę książkę. Nie, nawet proszę. Kupują, ja lubię. A ja uważam ogólnie. Dobrze, najpierw zobacz te skarpetki. Handyman. A to powinno być... A nie, bo to jest w kształcie buta. Dobra. Ty, dobre. Fajne, ładne. No, nawet miarka jest 3-metrowa. Słuchaj, bo jak będziesz robił, już jak będziesz strugał tę szafkę, tę półkę... To w tych skarpetkach, dobra. To na Starbucksy? To w tych skarpetkach oczywiście, tak? Jakby ktoś pytał, tak, rozmiar 45. A jakby ktoś ci chciał buty kupić albo skarpetki, pokaż jak one wyglądają przez bliska, proszę tutaj. Młotki, wiertarki, to jest kręty, many mornings, handyman. O, wydaje mi się, że espresso... A to jest miarka na drugiej skarpetce, czyli inne są dwie? No, dwie inne. Tak samo chyba jest z kawą. Tam jest espresso na jednej, na drugiej filiżanki, czy coś takiego. No, fajne. No i takie rzeczy w kalendarzu powinny być. No właśnie. A nie jakieś bluzy Nike. Za miliony monet. Dobrze. W takim razie przechodzimy, bo ja jestem bardzo podekscytowana. Ojej, jak to wygląda. Ojej. Ale jestem pod wrażeniem, jak ty to zrobiłeś, bo rzeczywiście te bombki zrobiłeś tak, że tutaj na górze jest ten cypelek. Jestem pod wrażeniem. Słuchaj, jestem pod wrażeniem. I faktycznie wyglądają jak bombki. I tak nie jest, wiesz, tak szczapy. Tak wzięte. 17, tak? To chodźmy. Potem 17. Aj. Czyżby nareszcie jakaś książka? No, że się nie zdziwiła. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. No, jeszcze coś musisz. Raz, dwa. Nie, wszystko jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie masz wszystkich prezentów. Są wszystkie. Wszystkie, bo jeszcze nie ma wszystkich. Są wszystkie. Dobra. Czy wszystkie byś chciała takie wielkie mieć tam? Okej, miękka okładka. Ciekawe, co wymyśliłeś.
Bo ja już o tej książce w ogóle słyszałam. O jakiej? No o tej książce. Że taką rewelacyjną książkę dla mnie znalazłeś w ogóle. Znaczy, wiesz co, no bo... Znaczy, i roszadę wiesz... dzisiaj zrobiłeś, bo ja już... Tak. Słuchajcie, trochę to jest moja wina, troszkę wyproszony prezent. Ale właśnie zrobił roszadę, bo ja już nie mogłam się doczekać, żeby dostać książkę jakąkolwiek od niego. W tamtym roku dostałam, nie wiem czy pamiętacie, czy oglądaliście tamtego rocznego Vlogmasa, dajcie znać. Ale dostałam przepiękny album o Islandii. Cudowną książkę. Cudownie ona wygląda. A w tym roku... Padła mi gdzieś w ręce, zacząłem czytać, tylko że angielska wersja, a tutaj nie mogłem angielskiej wersji nigdzie, więc... Dobra, nie znam. Nie znam, nie znam wydawnictwa. Wydawnictwo Galaktyka. Darren Hardy, efekt kumulacji. Droga do spełnionego i dostatniego życia. Z tej książki nauczy się, jak wygrywać i wyzbywać się złych nawyków, z których istnienia możesz nie zdawać sobie sprawy. Bardzo ciekawa, bo zazwyczaj uczy się ludzi, jak... wdrożyć w życie te dobre nawyki, a wcale nie mówi się o tych złych, jak je wypleniać. Tak. Jak robić rzeczy, na które nie masz ochoty? Ty, dobre to jest! Dobre! Jak dostrzegać i wykorzystywać ogromną, choć trudną do ujarzmienia potęgę rozpędu? Idealna książka na początek roku, coś czuję. Jak podejmować ważne działania prowadzące do przełomowych odkryć? Jak dzięki poznaniu tajników właściwego postępowania wyprzedzać innych ambitnych ludzi na drodze do sukcesu? Wow, dobra. Słuchaj, ej. Tego to ja się... No słuchaj, mnie zaciekawiła ta książka po przeczytaniu dwóch pierwszych stron. Że ja czytałem Ryan jakby... Tracy? Oryginał. Robin Sharma? Znaczy oryginał w sensie angielską wersję. Widzę, że też tutaj są polecajki na skrzydełkach. Darren Hardy. Nie znam człowieka w ogóle. Tę książkę wręczę, bo zależy mi na tobie i pomnażaniu twoich sukcesów. Bardzo miło, dziękuję. Książkę tam dotykuję, dowodzę, materiał pomocniczy. Ej, podoba mi się. Mamy tutaj tak, w spisie treści, słuchajcie. Efekt kumulacji w działaniu, wybory, nawyki, rozpędy, wpływy, przyspieszenia. Ej, i ona jest krótka, ona jest taka szybka do czytania. No bo większość jest, tych moich książek jest takie. I jest przyjemna też do czytania, bo niektóre, wiesz, tak się nie otwierają, a ta, wiesz, spoko. Bardzo mi się podoba i podobają mi się kartki, bo nie są jakieś białe, tylko można sobie po tym pisać. A ja to lubię. Jak pisać można? No po książkach. Nie wiem, pisać po książkach. Swoje notatki robić. Okej. Okay. Mhm. Dobra. Mówiłeś wstęp, przeczytałeś czy pierwszy rozdział? Nie, przeczytałem... Pierwszy rozdział chyba. Słuchajcie, znasz powiedzenie, wytrwałością i pracą ludzie się bogacą. Słyszałeś historię o żółwiu i zającu? Panie i panowie, jestem żółwiem. Dajcie mi wystarczająco dużo czasu, a pokonam niemal każdego w wybranej konkurencji. Dlaczego? Nie dlatego, że jestem najlepszy, najmądrzejszy czy najszybszy. Wygram dzięki pozytywnym nawykom, jakie w sobie rozwinąłem oraz temu, że ich niezłomnie przestrzegam. Głęboko wierzę w potęgę konsekwencji. Jestem żywym dowodem na to, że stanowi ona konieczny warunek sukcesu, choć jest zarazem jedną z największych pułapek czyhających na ambitnych. Większość ludzi nie wie, jak ją podtrzymywać, a ja wiem. Mogę za to podziękować ojcu, który na dobrą sprawę był moim pierwszym trenerem i zaszczepił we mnie nawyki pozwalające na wykorzystanie efektu kumulacji. Podoba mi się. I wiesz co, i chyba ta książka po prostu trafiła w idealnym momencie w moim życiu. Dziękuję. Myślę, że to może być jedna z takich przełomowych książek. Dobra. Ej, to, jaram się. To przeczytaj najpierw i dopiero polecaj. Ale nie, ej, nie kupujcie jej jeszcze, nie? Bo ja wiem jak to jest, ja pokazuję książkę i ludzie czasami potrafią ją kupić. Ale bardzo mi się podoba, w ogóle o niej nie słyszałam i jaram się niesamowicie. Wiecie, czyli nie masz? No nie mam, nie mam. Bo już była taka rozmowa między nami w ogóle wcześniej, mogę powiedzieć czy nie mogę? Mhm. Mogę powiedzieć czy nie mogę? No nie wiem, no chyba możesz. Była taka rozmowa, że sprawdzałeś czy mam tę książkę czy nie mam, a Maciej mówi, że nie sprawdzał. No to mówię, dobra, a jak się powieli, to mogę chociaż jednemu z was, albo jednej z was ją wysłać w ramach takiego prezentu świątecznego? Macie mówi, o, fajny pomysł, ale niestety nie mogę, bo jej nie mam. Więc wam jej nie wyślę, ale nie bardzo mi się podoba. No. Powiem ci, że to jest teraz taki mój top of the top, żeby ją przeczytać. Idealna książka. No, bo miałaś ogólnie dostać książkę na gwiazdkę. Miałaś na gwiazdkę ją dostać. Ale... Na gwiazdkę miałam dostać? Aha. Cieszę się, że ją dostałam teraz. Ale wymyśliłem coś innego jeszcze. Inną książkę? Nie. Ja się do mojej podejścia. Ale też, uwierz mi, że też odmieni twoje życie. Ten prezent. Co, dostanę dwie dodatkowe godziny w ciągu doby?
Dobrze. A chodź na chwilę, bo chcę cię o coś zapytać jeszcze. Mam do ciebie dwa pytania, słuchaj. Czaszki, weź notowanek. Laczki. Laczki, kapcie, bambosze. Dajcie znać, jak mówi się u was. U nas różnie. Ja mówię kapcie zazwyczaj. A ty mówisz laczki. Moja mama chyba też mówi laczki. Mhm. Tak mi się wydaje. Laczek. Ale chciałam cię zapytać. Po pierwsze, chciałam podziękować jeszcze raz za tę bluzę. Za tę bluzę, tak. Bo ona jest bardzo przyjemna, bardzo miła i uwielbiam ją dzisiaj. A po drugie, chciałam cię zapytać, jakich ty książek słuchasz, bo skoro lubiłeś to książkowo, a dzisiaj mi mówiłeś, że coś nowego, a wiem, że wy lubicie słuchać o tym, co Marcin słucha albo co czyta, to proszę bardzo. I może polecicie coś Marcinowi. Teraz czego słucham? Oprócz naszej książki. Nie, oprócz naszej książki to jeszcze słucham... Dzisiaj w szopce słuchałem sobie. Mhm. Ja jestem z ciebie dumna. Jeszcze, ale wiesz, naprawdę, wiesz, jak mi się... Dobrze pracuję, jak czegoś słucham. I to wcale nie jest tak, że jak coś robisz, to nie słuchasz, to nie absorbujesz tego, tylko absorbujesz. A wiesz, a to co robisz, w zależności co robisz. No, ja tam majsterkowałem przy jakichś elektronicznych rzeczach i... No. I wiesz, i tak jakby nie muszę się na tym tak skupiać, tylko mogę słuchać, co tam się dzieje. Ale nie, no mniejsza. W tym roku się bardzo rozwinąłeś pod tym kątem. Pod jakim kątem? No, słuchania książek, audiobooków w ogóle i o wiele chyba więcej słuchasz niż muzyki. Ale bo wiesz co, bo dużo robiłem dzisiaj, w tym roku, tak wiesz, na zewnątrz, szopkę gdzieś tam w ogródku pracowałem, trawę siałem, takie różne rzeczy i wiesz, no nie wiem. W ogóle to... powinieneś zrobić taki spis, jakie książki przesłuchałeś w tym strata, roku. Dla mnie, no nie wiem, stratą czasu byłoby, gdybym nie przesłuchał czegoś. Bo tak mi się przyjemnie, nie mogę się doczekać, kiedy będę znowu coś robił, bo będę mógł sobie posłuchać, a tak to wiesz. No, bo... Albo w aucie, jak jedziemy w dalszą trasę gdzieś, włączysz sobie audiobooka i po prostu... Tylko denerwuje mnie, jak ty zasypiasz i później musimy wracać. To mnie irytuje, cholernie mnie to irytuje. No ale... ja wiem, staram się tego nie robić, no ale nie da się. Taka rola kierowcy, że, jest nie może drzemnąć. No nie może. Niech może. Aha, no ale czego słucham teraz? Mm-hmm. No w tym roku chyba najmniej mi się podoba ta książka na razie. Mm-hmm. Ale nie jest zła. Jest okej. Okay. Komornik. Kolejna post-apo podobno. Tak, no Komornik. Ciekawa wizja świata post-apokaliptycznego. Mm-hmm. Przy czym apokalipsa była taka biblijna tam, a nie taka wiesz... Aha, rozumiem. Znaczy taka jakby... hybrydowa. Mm-hmm. No ale nie będę nic mówił. Także są tam anioły, są tam... Aż tak? No, to znaczy, no takie wiesz, różne stwory takie dziwne. Znaczy, no nie mówię, że anioły to dziwne stwory, ale... A słuchaj, a do tej pory, w tym roku, najlepsza książka, jaką przesłuchałeś? Musiał sobie przypomnieć, co przesłuchałem. Ulubieniec. Droga Szamana. Droga Szamana, uważam, że każdy powinien to przesłuchać? To jest chyba, znaczy to zależy, ale naprawdę super. Mhm. Chyba każda książka, jaką przesłuchałem, była dobra. O dziwo, cyberpunk mi się podobał. Nie cyberpunk, bo cyberpunk przesłuchałem, poczekaj, co jaki tam... Cyberpunk 2077 czy nie, tam 3070, nie pamiętam. Mhm. I takie sobie było. Mhm. Takie sobie. No. Ale Cyberpunk naprawdę mi się podobał. Podobała mi się cała ta historia, jak to się tam... To też mi się podobało, ale na pewno Droga Szamana. To jest ale ty chyba 7 czy 8 tomów tego przesłuchałeś. No 7, 7, 7 wszystkie, tak? Wszystkie jakie jedną było. Książkę masz. Jedną ci kupiłam. No jedynkę. No. Chociaż tyle. Ósemka chyba też wyszła, ale chyba w audiobooku jeszcze nie ma, a nie mam czasu czytać. A poza tym ty chyba masz też tak, że jak zaczynasz czytać, to jedna, dwie strony śpisz. No, nie. Bo tak. wtedy musisz też nie czas śpię. Znaleźć na to, żeby usiąść i czytać tak, tę książkę, nie? Nie śpię, tylko po 20 minutach tak gdzieś zasypiam. No to ja wczoraj... Jestem w stanie skupić uwagę na 20 minut i później zasypiam, no nie wiem, tak mam. No słuchaj, to ja wczoraj miałam tak. Że już się położyłam, wzięłam książkę, przeczytałam pierwszy paragraf. Ale wiesz, jak już zaczęłam czytać, to mówię, o super, ja teraz przeczytam tę książkę, ja nie jestem śpiąca, ani nic. Co? Ja pamiętam, jak mieszkaliśmy jeszcze w mieszkaniu tamtym. Mhm. Myślałam, że powiesz, gdzie mamy zawsze tak. No. To
Pamiętam jak, czekaj, co, jaką książkę tak czytałem, że nie mogłem się po prostu... Tak mi się, przyjemnie dosyć mi się, chyba tą książkę o kawie. Tak, ty ją przeczytałeś? No, ale... Ja muszę przeczytać, ja sam mieliście teraz. Właśnie tą książkę o kawie, ale pamiętam, że tak całkiem przyjemnie mi się kojarzy, że leżę sobie na kanapie, czytam, gdzieś tam jakieś świeczki, bo tam w sumie, mój klimat. W sumie nic nie robiliśmy takiego, wiesz, bo nie było, no co, no w mieszkaniu mieszkasz, no to nie pójdziesz w ogródku, nie zrobisz czegoś, nie? Nie było miejsca na to, nie? Nie było przestrzeni. I było więcej czasu na takie rzeczy. To też prawda, no. Także jak jest dom, to są więcej obowiązków jest niż mieszkanie. Wolałbyś wrócić do mieszkania? Nie. No mniejsza, no to tak, no to czyli tak, Droga Szamana, Cyberpunk, wszystkie trzy części. Przysłuchałeś? Tak. Ja jestem z ciebie niesamowicie. I co jeszcze, o dziwo, mi się podobało, jeszcze była jedna książka, Metamorf. A, pamiętam. A, i jeszcze ta książka, ale o niej ostatnio mówiłeś. Ty. O której? No, o tamtej. Której? O tej starszej książce. Tak. A, to, no to było genialne. To w ogóle było genialne. Nie pamiętam już tytułu. Limes Inferior. A właśnie, bo pamiętam jak wrzucałam, jak montowałam film, to właśnie wrzucałam okładkę. Limes Inferior. I te okładki były takie stare, naprawdę. No, no to było genialne. To też było. No nie, to myślę, że dam to na drugim miejscu, a Cyberpunk dam na trzecim. To na pierwszym co jest? Droga Szamana. Droga Szamana jest na pierwszym? No. To pytanie teraz do Was. Jeśli macie jakieś fajne książki post-apo do polecenia, znaczy, coś co... Koniecznie, ogólnie ja lubię fantastykę. Ale ja w ogóle jestem w szoku, że Ty lubisz fantastykę. Ja w życiu nie myślałam, że Ty pójdziesz w taką stronę. Lubię widzieć wizję przyszłości innych ludzi. O. Jak ktoś mógł to sobie ułożyć, jak sobie wyobraża, jak mogłoby być w przyszłości, jak może być w przyszłości, wiesz. No to wiesz, to opowieść podręcznej, nie? Bo, no... No, ja teraz czytam właśnie, ja cały czas tę książkę czytam, bo ja ją rozbieram na części pierwsze. I wiesz. Ale no, to też jest przecież tego typu książka, nie? Jakby to mogło być ewentualnie i to jest taka wizja świata w przyszłości, co rzeczywiście mogłoby mieć miejsce, no co by mogło się wydarzyć. Myślę, że dużo z tych rzeczy właśnie się wydarzy, a tak na przykład Limes Inferior, to jest tam no, dosłownie do tego świata. Jest audiobook, tak? Tak, tak, no. Nawet, powiem Ci, że nawet mnie zainteresowałeś. Do tego po prostu świat do tego dąży, no nie? Bo aha. I mówię Ci, no zakończenie takie średnie, ale... Ale dobrze się bawiłeś słuchając. Tak, no. Przez tą większość część czasu, tak? No. Bo to jest właśnie to czasami, bo sztuką jest dobrze skończyć. No. 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 No dobrze. No dobrze, dziękuję bardzo. Miło mi, że się tutaj wypowiedziałeś. Bardzo fajnie. I tak do usług. Entuzjastycznie plus z emocjami. Miło się słucha. Dlaczego miło się słucha, jak ktoś mówi właśnie tak z pasją o czymś. Uwielbiam. No, jak coś robię, to już... Na 100%, nie? Zawsze tak działa. Dobrze, moi drodzy. To my teraz się rozłączamy. Czekamy na naszego gościa. I potem się jeszcze połączymy pewnie, nie? A, bo jeszcze suchara nie mówili dzisiaj. Widzisz. Ale wiecie co? Ta książka teraz, jak ja bardzo chcę to przeczytać. I to nie jest długie. Myślę, że to będzie książka, którą zacznę czytać po tym szalonym vlogmasie, a przed nowym rokiem jeszcze. Chciała ją tak, wiesz, w tym czasie, co jest taki, to jest najdziwniejszy czas w roku. Po świętach, a przed nowym rokiem jeszcze. Ten tydzień zawsze jest taki dla jakiś... ciebie to jest chwila, moment. No, tylko rzeczywiście Tony Robbins też tutaj widzę, napisał, kurde, same znane, chciałbyś twarze, nie, ale nazwiska, no, bardzo, bardzo mnie to ciekawi. A jeśli czytaliście tę książkę, to dajcie znać, co myślicie, jeśli macie coś ciekawego do polecenia, to oczywiście, jak zwykle, jesteśmy otwarci na wasze propozycje. Łapiemy się później, widzicie, ja coś czuję, że on też to przeczyta, a jest to w audiobooku? Pewnie nie. Nie. Nie ma. No. Czyli to musisz przeczytać. No ale tutaj 200 stron nie ma. Plus jest dużo światła na stronie, jest ładnie napisana, wiesz? Bez kitu. Ej, ile tu jest stron? 180? 170. Ale widzisz, bo słuchaj, bo jednak sztuką też jest, ponownie, napisać coś, co nie będzie rozwleczone, a będzie dużo mięsa w środku. I coś czuję, że to może być to. No, także jaram się niesamowicie. Będę dawać znać. I obrazki to... są. No obrazki są. Jeszcze lepiej. Wykleiczycie. To nie wiem, ten prezent dla mnie czy dla ciebie?
Nie, no dla ciebie. No, to łapiemy się później. Nara. Ale wiesz, na wszelki wypadek widziałem po polsku, bo może ja też mogę przeczytać. Subciu. Dosłownie przed chwilą wróciliśmy ze spaceru i zrobiliśmy, słuchajcie, 5 kilometrów. 5 kilometrów w godzinę i 6 minut chyba. Ja zaraz lecę się wykąpać, ale zanim to, rzuciki imbirowe. Oczywiście, of course. Jak ci się podobał spacerek? Zamiast robić inne rzeczy, to poszliśmy przewietrzyć głowę i w sumie na plus. I powiem wam, że jestem zadowolona. Powiem wam, powiem tobie też, tak, że jestem zadowolona. Że potrzebowałam tego, żeby wyjść, żeby się przewietrzyć. Tak. W miłym towarzystwie, żeby się przewietrzyć, żeby podychać świeżym powietrzem, mimo że czuję, że na płucach coś mi cały czas siedzi, to i tak było fajnie. Podobało ci się? Mhm. No. Chcesz coś powiedzieć? Nie. Spociłam się. Przyjdź się wykąpać. 5 kilometrów, to powiem ci, już godzinę, to całkiem dobre tempo. To jest bardzo dobre tempo, no. Szybko szliśmy. Ale idę się wykąpać. Ty ogarniesz szybko ten obiadek, żeby go włożyć tam do piekarniczka? No i super. Muszę umyć makijaż, zmyć, kąpać się. Czego śmiesz? Ogarniesz. No, mandaryneczki sobie zjemy i wychillujemy teraz już. No, bo potrzebuję jednak relaksu i odpoczynku. Tak jest. I pójść o normalnej porze dzisiaj spać. Tak jest. Pozdrawiam. Ja też. I tak lepiej. Widzisz? A nie takie czerwone. No to zależy. Tak lepiej. To zależy, proszę. Tak lepiej. Podoba się? Tak lepiej. Dobrze. Ale zaspana jesteś. Dzisiaj ja jestem zaspana, bo zazwyczaj to ty jesteś taki już trochę, taki już nie za bardzo dzisiaj. Widzisz, musiałem cię ten dzisiaj obudzić, ja, bo byś zapomniała o sucharze. No, ty już spałaś. No, ja to już dzisiaj no, jestem Marcin taki musi czuwać tutaj nad... Czasami lubię. No, wcześniej widzę, że końcówkę tego vlogmasa to już ten, już ja będę musiał poprowadzić. Na swoje plecy wziąć. Doprowadź go do końca, proszę bardzo. Dzisiaj oddaję ci pałeczkę. Proszę. Dobra. No. Jak Marcin na to śmieje. Masz wodę? No. Słuchamy. Nie, co? Aha, no dobra. Nie wiesz, jak zakończyć. To teraz tak. Masz... Poczekaj. Nie spał? Poczekaj. Popijesz napięcie jak Hitchcock. Mam dwa. Poczekaj, jeszcze był trzeci. Poczekaj. Jaki był trzeci? Duża stopa. No dobra, to wybieraj między 1 a 2 w takim dwa. Razie. Dwa? No dobra, no to Kwaśniewski. O Jezu, znowu trzeci no raz? To jeden. No nie, no. Zmienia swoją decyzję. Nie, już wybrałaś. Nie, no już wybrałaś. Wiesz co? Chociaż... Po odejściu od kasy reklamację powinieneś uznać. Dobrze. Po odejściu od kasy, tak. Dobra, no to chcesz 1 czy 2 w takim razie? 1. No to teraz Pasiewski znowu. O Jezu. No losowa nie powinna. Nie, ja coś czuję, że tylko jeden. Jeden, no jeden, dobra, no to niech ci będzie ten jeden. Nie pokazujesz mi, że nie udowodniłeś mi jeszcze, że jest drugi. Co mówi? No słuchamy. Co mówi biolog kupując podczas zakupu telewizora? Co mówi biolog kupując podczas zakupu biolog telewizora? Biolog. Cytoplazma? Śmieszne. Nie chcesz tego... Dobra, to jutro będzie właśnie. Jutro będzie. No to kończ, wać pan. No to kończymy. To dobranoc. Zostawiamy kciuki w górę, tak? A nie, to skończ. Dobrze. Jeśli ktoś nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji i dzwoneczek, aby notyfikacje dostawać. To dziękujemy ślicznie i mam nadzieję, że vlog przypadł wam do gustu. Na razie, pa! Dobranoc.